Stary Mielec przed wyjazdem do Bytowa na pojedynek z Drutex Bytowią. Z nami napastnik Stary Mielec Krzysztof Żazga. Krzysztof, Drutex miał być jednym z faworytów ligi. Tymczasem jedziecie do Bytowa, będąc nad Druteksem w tabeli. No to szykuje się w takim razie bardzo ciężki pojedynek. Na pewno ciężki pojedynek, gdyż myślę, że w tej lidze nie ma łatwych meczów, co pokazał mecz tydzień temu z Grudziądzem, czy dwa tygodnie temu w Kluczborku. Myślę, że to, że jesteśmy nad Bytowią, nie jest jakimś szczególnie mocnym argumentem. Po prostu uważam, że jest to też zespół w naszym zasięgu i jak najbardziej jedziemy tam po 3 punkty. No te punkty chciałem spytać, bo statystycy wyliczyli, że jakby popatrzeć na 10 ostatnich kolejek, to Stary Mielec byłaby liderem pierwszej ligi, to teraz już wszyscy bardzo poważnie będą traktować biało-niebieskich, waszą dyspozycję, waszą grę. To jest ułatwienie, czy to jest utrudnienie? Znaczy na pewno jest tak, że rywale też mocno przygotowują się do meczu z nami, widząc, że w 2 meczach zdobyliśmy 6 oczek. Na pewno jest to takie coraz mocniejsze przygotowanie do tego meczu, ponieważ widać, że potrafimy grać, potrafimy się bronić, dobrze też atakować. Może tych bramek jeszcze nie strzelamy za dużo, ale myślę, że to przyjdzie. No i myślę, że tak jak powiedziałeś, właśnie te zespoły zaczynają się obawiać tej stali, czy to szczególnie kiedy gramy u siebie. No, każdy zespół w pierwszej lidze u siebie pokazuje, że jest to ich teren i tak samo pewnie będzie w Bytowie, że trzeba będzie te 3 punkty wyszarpać. Nie było okazji wcześniej, więc pytamy. Trafiłeś do Mierca z Wisły Kraków, duże miasto, duży klub. Jak się czujesz w Miercu? Bardzo fajnie. Przyjechałem z dziewczyną, także nie jestem sam. Atmosfera w szatni jest naprawdę wspaniała. Mam dobry kontakt z chłopakami, czy z Damianem Audasiem, czy z Dominikiem Sadzawickim. Znałem się też wcześniej, także na pewno to mi ułatwiło wejście do tej szatni. Ale myślę, że z dnia na dzień jest coraz lepiej. Lepiej rozumiem się z chłopakami na boisku i dobrze też czuję się w szatni. Stary Mielec przed wyjazdem do Bytowa na mecz z Drutexem Bytowią. Trudny mecz, bo tak się podziało i to pewnie niespodzianka, że Stal jest w tabeli nad Bytowią, zespołem, który miał bardzo duże aspiracje. Jak przygotować się do takiego meczu, gdzie jeszcze mówi się o ultimatum dla trenera gospodarzy? Najpierwsza liga pokazała niejednokrotnie, że nie należy patrzeć w tabelę, tylko na każde następne spotkanie. Na pewno daleka podróż, jedziemy w piątek rano, będziemy optymalnie przygotowani do tego spotkania. Trudny teren, ale jedziemy pełni optymizmu i mam nadzieję, że jakieś punkty stamtąd przywieziemy. Te statystyczne klasyfikacje z 10 czy 11 ostatnich kolejek, które mówią, że Stary Mielec byłaby liderem ligi z tą średnią 2 punktów na mecz, ułatwiają czy utrudniają przygotowania do kolejnych potyczek? Są rzeczy, na które nie mamy wpływu i którymi się w ogóle nie zajmujemy. My zajmujemy się przygotowaniem do spotkania z Drutexem Bytowią i tylko o tym myślimy, o każdym kolejnym meczu. Nie zaprzątamy sobie głowami jakimiś małymi tabelami, jakimiś kolejkami. To jest poza nami i niech się zajmują tym dziennikarze. My zajmujemy się naszą pracą codzienną i mam nadzieję, że dalej chłopcy tak będą pracowali jak do tej pory i skupiali się na tym, co od nich oczekuje, a ja na tym, żeby ciągle poprawiać nasze detale w grze. Sytuacja kadrowa zespołu przed wyjazdem do Bytowa? Sytuacja kadrowa jest cały czas dynamicznie zmienna. Jest kilka drobnych urazów. Mam nadzieję, że kluczowy zawodnik, który dzisiaj z nami nie trenował, wyleczy się, bo bardzo na niego liczę, ale to drobne stłuczenia, drobne mikrourazy. U tych piłkarzy moich, przy takim zaangażowaniu, jaki jest w każdym meczu, na pewno takie drobne rzeczy będą występowały, ale ciężka praca sztabu medycznego nad tym, żeby do każdego kolejnego spotkania byli gotowi i w optymalnej formie.